Po raz kolejny Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło realizację projektu Zgrane Pokolenia w ramach programu Erasmus+. W programie wzięła udział młodzież z Polski, Węgier, Litwy i Francji. Projekt związany jest z odkrywaniem nowych i ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Tym razem zadaniem uczestników z każdego państwa było zaprezentowanie dawnych gier i zabaw popularnych w krajach europejskich. Dzisiaj mamy panel, w którym przedstawiamy dawne gry i zabawy w Polsce. No właśnie, przed chwilą zobaczyliśmy gry. Jakie to były gry? Młodzież zobaczyła... I na czym polegają? W tej chwili grała w Cymbergaja, Kubę, Chłopka. Gra w Cymbergaja polega na tym, że na stole rysujemy mini boisko. Grają dwie osoby, każda ma przy sobie grzebień i większą monetę. Mała moneta jest piłką i rozgrywamy mecz. Gra w Kubę. To jest gra, gdzie mamy 9 kawałków drewna, 4 po każdej stronie. Po środku jest jeden kawałek drewna, który nazywa się królem. I drużyny, stojąc po przeciwnych stronach, muszą zbić kawałki drewna przeciwnika. Ostatni jest król. Jeżeli ktoś zbije go wcześniej, przegrywa. Projekt propagował także zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek z wykorzystaniem różnorodności kulturowej oraz przewidywał działanie na rzecz lokalnej społeczności, a także wspólne działania pomiędzy młodzieżą a seniorami. Moi c'est Mariette. Moi c'est Emma. On vient de France. Przyjechałyśmy tutaj z Francji, z regionu Rhône-Alpes, z Beauchastel. Jesteśmy tu, żeby poznać młodzież z innych krajów, żeby poznać dawne gry i zabawy w innych krajach, żeby spotkać się z innymi, komunikować. Jestem pierwszy raz w Polsce, bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam i bardzo się cieszę, że mogłam poznać tutejszych ludzi. Ja również jestem pierwszy raz w Polsce i bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni raz. Zwieńczeniem projektu był piknik, podczas którego uczestnicy przygotowali prezentację swojego kraju w kontekście obecności w Unii Europejskiej, a więc były występy, zabawy, koncerty oraz zbiorcza prezentacja wszystkich gier popularnych niegdyś w każdym z państw biorących udział w projekcie.